się, bo 90. przedstawienie dla mnie bomba i tak jakby był ciągle z nami. Ja byłam 5 lat wicedyrektorem, a całe życie rzeczywiście spędziłam żoną, jestem Szymona Szurmieja. Jak widziała pani dzisiaj w przedstawieniu, prawda, jaka jest reakcja ludzi. Więc pojadę do Afryki, tam kolonie mam. Każdy tat idzie do przodu, a przy tym my mamy ogromne centrum kultury. Ogromne centrum kultury, w nim się mieści Uniwersytet III wieku, który założyłam 6 lat temu. 200 osób przychodzi. Uniwersytet otwarty dla 100 osób, którzy studiują u nas i zaliczenia robią dla uniwersytetu. Nauka języka, jidysz na 3 poziomach. My mamy ogromną działalność, mamy ogromną spuściznę. Przed wojną 1/3 Warszawy mówiła w języku jidysz. Można powiedzieć, że w całej Polsce tak było. Było kilkadziesiąt teatrów żydowskich, kilkadziesiąt czasopism. Teraz jesteśmy my, którzy zostaliśmy spadkobiercą tej wielkiej kultury. No i my chcemy opowiadać, przynajmniej ja chcę, historię tych, którzy nie mogli już jej opowiedzieć, bo zginęli. Płynie. A płynie sobie plecz. Wspaniały człowiek. No tak, no, niesamowite. Tyle lat. No miałem akurat zaszczyt pracować właściwie podczas jego całej dyrekcji, bo właściwie ja pracuję 42 lata pracuję, a on pracował 45. Niemalż znałem się nawet wcześniej jeszcze, znałem się panem Szurmiejem, zanim się Gołda, bo on jest przecież wdową panu dyrektorowi Szurmiejem, jeszcze poznałem wcześniej, pracował z zespołem takim cygańskim Romem, reżyserował, spotkałem w Friedrichstadt Palace, potem mnie zaprosił do teatru i tak już pracuję. No tutaj no, daliśmy taki smaczek tego przedwojennego kabaretu, czyli fantastyczne teksty Hemara, Tuwima, też skecze, właśnie skecze, więc to jest ten smak przedwojennej Warszawy, przedwojennego kabaretu, który no, cieszył się zawsze ogromnym powodzeniem i miał wielu swoich fanów w Warszawie, nie tylko w Warszawie, ale w całym kraju, więc to jest jedna z części tego, co my mamy, co pokazujemy w teatrze, ale też no, ale pokazujemy także sztuki o innej tematyce, o tej może trochę bardziej poważnie, poważnej, no nie bardziej, a poważnej, refleksyjnej, no bo z tego, no właśnie ta kultura także z tego się składa, bo jest przebogata. Wszystkie tu ludzie zapamiętają nazwisko Zozy, przeżywej ludzie kochane do roboty. Trzeba będzie powtarzać, niemaletko. To jak ona się nazywa, ta kobieta, no? Nie, a tak można dwa. Proszę nie zapomnieć, że najlepsze teksty kabaretowe właśnie pochodzą od autorów polskich, żydowskiego pochodzenia. Żydowskiego pochodzenia. I nie chce być inaczej. I bardzo dobrze, że tak jest, bo to jest właśnie spojrzenie. Naród, który się tak potrafi wspaniale śmiać sam z siebie, to jest genialne zupełnie. To niesamowite. Nie, mnie, mnie medycyna nie może już pomóc. Aj, bez chryt, ja już nad sobą umyłam ręce. To mój mąż, proszę pana doktora. Pan jest pacjentem? No tak. No przedstaw się panu doktorowi. Dionizy. Dionizy Siupa Ekowski przez Siupa na 57 urodzony w Grodnie i jak dotychczas to nic. Zapoba to, co wy robicie tutaj. To jest teatr bez teatru. To jest coś wspaniałego. Ja zobaczyłam, jaki jest repertuar i że ten festiwal teatralny nie jest jedynym festiwalem. Naprawdę to jest coś niebywałego, że jesteście w stanie ściągnąć te zespoły.